Cześć kochani, witamy Was w Prosto z Kent, gdzie już za chwilę Natalia odpowie na Wasze pytania, które wysłaliście do nas w ostatnim czasie. Z tego względu, że było ich bardzo dużo, to zdecydowaliśmy, naprawdę, że to Natalia wybierze te, na które odpowie, losując numery pytań z tej oto kuli. Ach, kurde, ale Natalia, jesteś gotowa? Tak, proszę to jest twoje. Ciekawa, jestem strasznie z tam oczywiście. Jest, ale tak jak Andrzejki, te wróżby Andrzejkowe. Może być. Może być. Jeden. Czy miałaś jakieś trudne doświadczenia z fanami i może miałaś jakiegoś psychofana kiedyś? Nie. Nie miałam takiego fana, który by mi jakoś zagrażał chyba. A to dla mnie... Nie miałam takiego psychofana, który by mi zagrażał. Nie miałam nigdy takiego psychofana, który by mi zagrażał, więc nie. I raczej moje doświadczenia z fanami są takie, że jakby fani to jest dla mnie no support, no wielkie wsparcie po prostu, jeżeli oni są pod sceną, jesteście, to jakby dużo łatwiej się gra koncerty po prostu, nie? Więc to jest dla mnie, to są same plusy i same pozytywy. Dalej rozumiem. Tak, jedziesz dalej. 10, jakieś takie z brzegu biorę. Od przedszkola do Opola, szansa w sukces, dni miast, festiwale, tłum fanów, piosenki grane w radiu i TV. Czy kiedykolwiek myślałaś, że twoja kariera tak się potoczy? Nie. Znaczy się chciałam bardzo, bardzo o tym marzyłam, żeby się potoczyła i to jakby było od samego początku bardzo sprecyzowane w moim życiu. Od zawsze wiedziałam, że chciałabym to robić, mówiłam o tym, że chcę to robić. Natomiast pewnie nie do końca sobie zdawałam sprawę z tego, że to się naprawdę może spełnić. Dlatego teraz mówię, że uważajcie, o czym marzycie, bo naprawdę te marzenia się spełniają, więc jak mówicie na głos coś, to też uważajcie, co mówicie, co puszczacie w kosmos i w przestrzeń, bo nagle znienacka może was zaskoczyć. Okay. A, rozumiem, no tak, ja, przepraszam. Tak, już jakieś takie dalsze, teraz się coś... 39, proszę. Jaka jest twoim zdaniem twoja największa zaleta, a jaka wada? O, to ciekawe. Wada, myślę, że naiwność. I ślepa wiara w ludzi, bez względu na wszystko, jakby ja mam coś takiego, że na starcie zawsze daję, znaczy to jest zaleta i wada tak naprawdę, jest to wada wtedy, kiedy się trafi na nieodpowiednie osoby i po prostu się przejeżdża człowiek. Ja mam taką zasadę, że zawsze na starcie daję po prostu 100%, nie daję 0 i potem rośnie, tylko daję 100 i najwyżej potem jak trzeba to zabieram. Więc myślę, że to nieraz się na tym przejechałam, oprócz tego jestem strasznie roztrzepana, takie to różne. A zaletą chyba jest moją to, że jestem chyba wrażliwa na niedobre rzeczy, które się dzieją innym. Że mam coś takiego, że mam współczucie duże w sobie, chyba tak myślę. Dobra, dalej. 20. Za co cenisz fanów? Kim oni dla ciebie są? No to już co powiedziałam, że jakby dla mnie to jest w ogóle jakby nierozdzielna. Głośniej myślę, że nie będzie słychać się Holendę. Dla mnie fani to jest jakby nierozłączna część mojego projektu, no bo jakby tak to określmy, bo to nie jestem tylko ja, tylko są też muzycy na scenie, management i tak dalej i też fani właśnie. Dla mnie to nie ma, to się w żaden sposób nie rozdziela, tylko to jest po prostu całość. I my byśmy bez siebie po prostu nie funkcjonowali, no jakby, no nie, więc siebie pewnie byście funkcjonowali przy kimś innym, ale patrząc tak pod kątem tego projektu, to po prostu to jest dla mnie coś nierozdzielnego, no jeżeli was nie będzie, no to co ja mogę sobie, stanąć i co? Nic, no po prostu, więc to jest dla mnie mega priorytet i bardzo ważna sprawa. Co się tam dotykacie i się... Co? Nic. 7. Kim jest Jane i dlaczego nią nie jesteś? Cholera. Jane to jest jakby... Schowaliśmy pod tym słowem Jane te wszystkie cechy, o których ja śpiewam w numerze. Jakby te wszystkie takie rzeczy, którym ja zaprzeczam. I postanowiliśmy, że po prostu je uogólnimy i stworzymy taką postać fikcyjną, właśnie taką Jane, która ma te wszystkie cechy i jest taka, jaką ja bym nie chciała być. Dlatego mówię, że ja nie jestem tą Jane, że nie musisz mnie kochać, że ja nie jestem z tych lasek, które będą tam, gdzie się wiesz, nie wiadomo co. Tylko że znam swoją wartość, idę do przodu, spełniam marzenia. No, bo to jakby to było takie wejście moje, pierwszy singiel z przytupem właśnie, z takim jasnym hasłem, sloganem. Tak. Ale to dawno nikt mnie o to nie pytał. 54. Jaki moment twojego życia był tym najszczęśliwszy? Oj, to nie mam takiego jednego momentu. Mam wiele takich momentów, kiedy były szczęśliwe rzeczy, się działy szczęśliwe rzeczy.
Na pewno koncerty są takimi momentami, które dają mi szczęście i spełnienie. Na pewno też rodzinne rzeczy bardzo, no bo też jestem bardzo prorodzinna i jestem bardzo zżyta z moimi bliskimi. Ale ja potrafię się cieszyć z drobiazgów, naprawdę. Ja mam coś takiego właśnie, że jestem bardzo emocjonalnie podchodzę do wielu rzeczy i czasami taka pierdółka potrafi mnie totalnie zburzyć i rozwalić, że na przykład, nie wiem, po prostu wpadam w doła i ciężko się ze mną się dogadać. Na przykład dzisiaj tak miałam taki dzień dzisiaj słabszy i chłopaki nie wiedzieli, o co kaman. Ale weszłam i naprawdę było tak, że było dziwnie. Też w zasadzie przez taki drobiazg teoretycznie, a potem weszłam na scenę i jakby to się wyrównało, no bo zaczęliśmy grać, wy byliście aktywni pod sceną, śpiewaliśmy razem i momentalnie zmienił mi się nastrój. I naprawdę tak było, że po prostu z takiego doła, po prostu poszła mi taka eksplozja i taka euforia, więc nie pamiętam, jakie było pytanie, ale się bardzo rozbiłam. Dobra, dalej. Ciekawy pomysł z tymi kartkami. 18. Z jakim polskim artystą chciałabyś nagrać duet? Nie powiem. Nie, no czemu? Nie powiem. Nie, bo nie chcę zapeszyć. Faktycznie jest nawet kilka takich nazwisk, z którymi bym chciała, które bardzo doceniam. Myślę, że jak gdzieś się wczytacie, to między wierszami pewnie znajdziecie informacje na ten temat. Natomiast jest kilku takich faktycznie artystów. To są wszystko chyba przedstawiciele płci męskiej głównie. A których bardzo sobie cenię i tak. Ale póki jeszcze, ja cały czas wierzę, że to się może udać, a więc wolę nie zapeszać i o tym nie mówić głośno. Ale tak, jest taki. 13. Jesteś szczęśliwa, gdy widzisz, że twoja siostra również śpiewa. Planujecie nagrać w przyszłości jakiś duet? Ja za Marcę się bardzo trzymam mocno kciuki. Myślę, że nas na tyle indywidualna, jest tak bardzo dużą indywidualnością na scenie, że ja bym nie chciała zupełnie, żeby ktoś mnie z nią łączył, bo ona jest zupełnie inna niż ja i myślę, że jest tak bardzo wartościowa sama w sobie, że ona nie musi być ze mną kojarzona, ona nie musi ze mną nagrywać duetów, ani robić nie wiadomo czego, tylko po prostu ma taki talent i tak jest fajna i wyraźna na tej scenie, że wydaje mi się, że po prostu sama się przebije bez żadnych innych rzeczy. Tak myślę, trzymam kciuki za to bardzo, naprawdę. 24. Czyli śledzisz jakąś fanowską stronę? Tak, ja w ogóle jestem taka, że bardzo na bieżąco, oczywiście tutaj owce, jak najbardziej, bardzo aktywne, pięknie. Ja zawsze jak szukam zdjęć z koncertu, to najpierw wchodzę na was, bo wszystkie macie. I wtedy sobie kradnę do siebie. Tak, ja w ogóle bardzo jestem, jakby staram się być aktywna i na bieżąco Instagrama, jak ktoś mnie oznacza, też te wszystkie zdjęcia oglądam zawsze. Tam sprawdzam, dlatego też jestem na bieżąco z tym, co tam mi wysyłacie, wstawiacie i tak dalej. Bardzo jestem w ogóle uzależniona od internetu na pewno i bardzo często przeglądam sobie, czy coś tam nowego się nie pojawiło lub być z tym na bieżąco, więc jeżeli są na przykład fani, którzy już nawet o was nie mówię, bo wyjdziecie bardzo regularnie, już się znamy i tak dalej, ale jak są na przykład fani, których zaczynam kojarzyć, już też na przykład widzę, że oni się pojawiają też już kolejny raz, też staram się obczaić też ich tam na Facebooku, żeby właśnie zobaczyć, czy też są aktywni tam w komentarzach i tak dalej, więc bardzo mnie to obchodzi i zawsze staram się być na bieżąco. I zespół też, naprawdę zespół też. Mamy tak, że na przykład się jedziemy busem i włączamy na przykład zdjęcia ostatnie i czytamy komentarze. Na zmianę, ktoś czyta. A Rafał jest w ogóle mistrzem, bo tak ma taką fajną intonację i tak jak lektor taki czyta te komentarze i zawsze kupa śmiechu z tego. Naprawdę. 46. Czy nie uważasz, że karty to słaby budulec na domek? Dobrze, w końcu ktoś poruszył tę kwestię. Bardzo się cieszę, bo tam ludzie widziałam, zarzucali mi, że co to jest za bezsensowny tekst, że razem zbudujemy domek z kart. Więc właśnie o to chodzi w tej piosence, że jakby... Dzień dobry. Pozdrawiam. Kończymy wywiadzik. Jeszcze raz? 5 minut? Tak. Dobra, to 5 minut, ale już nie muszę tu przychodzić. Dobra, spoko. Założenie piosenki jest takie, że kobieta, która śpiewa ten utwór, obnaża się emocjonalnie przed mężczyzną. Drogie dzieci. Żartuję. Kobieta, która śpiewa ten utwór, obnaża się emocjonalnie przed mężczyzną i jakby, Boże, tak jest. I ona jest tak bardzo spragniona tego kontaktu.
że ona chce zbudować z nim cokolwiek, nawet jeżeli to jest nietrwały budulec, nawet jeżeli jest świadoma tego, że te emocje, które mają ze sobą, nie są łatwymi emocjami, no bo to jest związek, który nie jest łatwy, no jakby o tym opowiada ten tekst. I ona jest na to gotowa, pomimo tych wszystkich przeciwności losu, które są na drodze, nawet jeżeli to będzie domek z kart, który będzie się zdmuchywał, trzeba będzie go ustawiać cały czas od nowa, ona tak bardzo jest spragniona tej relacji, że ona jest gotowa na to, żeby to był domek z kart. Tak. Siema. A ja. 59. Czemu na koncertach nie śpiewasz, nie pyta jak samosiejki Norwega tęczowego potrzebny jedrych? Wiecie co, playlista nam się zmienia, ja się zmieniam bardzo. Utwory nie pytaj jak tęczowe. To są numery, które ja zrobiłam mając tam 18-19 lat. Nie do końca brałam udział czynny w tworzeniu tych utworów, akurat w tych. Nie pytaj jak pisałam tekst, ale na przykład w tęczowym, czy to nie są piosenki, które ja jakoś bardzo wyjątkowo mocno na przykład czuję, bo ja nie byłam ich autorką. Więc to są numery, które oczywiście bardzo lubię, mam do nich sentyment i to są rzeczy dla mnie ważne, bo są częścią mojej przyszłości muzycznej. Wiem, że nie możesz z bajki stara śmiejeć, ale ale po prostu ja idę cały czas do przodu, ja się rozwijam, komponuję dużo rzeczy sama i dla mnie są teraz chyba bardziej wartościowe numery nowe, które robię teraz i które czuję, które są po prostu z serca niż tamte. I też robimy to, co nam się fajnie razem gra. Chłopaki też bardziej lubią te piosenki niż te, które tam wymieniliście. No, a jeśli chodzi o Drecha, to gramy go na Kaszubach. Czasami jak gramy go gdzieś indziej, to ludzie nie bardzo rozumieją i staramy się po prostu dopasować tak, żeby każdy był zadowolony. Jak jesteśmy na północy, to bardzo często gramy Drecha. No, taka sytuacja. 22. Jak się czujesz jako, że w zespole jest jeszcze jedna kobieta? Bardzo dobrze, Dianka jest. Tak naprawdę mamy jeden weekend koncertowy ze sobą, tylko dwa weekendy koncertowe, więc to jest tak naprawdę totalnie początek. Natomiast Diana jest bardzo fajną, miłą dziewczyną, taką bardzo łagodną we współpracy. Łagodną we współpracy, więc sobie bardzo to cenię. Zresztą już przez te godziny w busie i w hotelach spędzone z chłopakami po prostu trochę się staje chłopem już. Jak tutaj jedziemy, po prostu mamy konwersacje takie typowo męskie, to ja sobie myślę, Matko Święta, dobrze, że Diana do nas dołączy, bo pierwiastek kobiecy będzie, to może się zacznę ogarniać trochę. Więc pasmy pozytywne rzeczy, naprawdę. Poza tym jest świetną skrzypaczką. 51. Czy nazwa i okładka płyty są już zaplanowane, czy jeszcze nie masz pomysłu, jak to będzie wyglądać? Pomysł się we mnie gdzieś tam tli cały czas. Już są utwory zamknięte, wszystko jest zrobione. Jeśli chodzi o warstwę muzyczną, teraz faktycznie będziemy się zajmować okładką i będziemy zajmować się tytułem i tam generalnie ogólnie promocją i jak to wszystko ma wyglądać. To będzie taki miesiąc, kiedy będę o tym decydować. Teraz jestem w trakcie układania kolejności piosenek. To też jest w ogóle trudną rzeczą, bo teoretycznie wszystkie utwory mamy, ale nie mamy ustalonej kolejności. Też ja to będę ustalać, więc nawet dzisiaj wieczorem chyba mam taki plan, żeby sobie usiąść i poukładać te piosenki według kolejności. Dobra, i ostatnie pytanie. 55. Kto dominuje w zespole? Ty czy ktoś z chłopaków? Nie, no ja. Zdecydowanie. Nie, zdecydowanie ja. Jakby tutaj nie ma innej opcji, żeby oni dominowali. Oni są... Każdy z nich jest bardzo silną osobowością i każdy jest bardzo intensywny w sposobie bycia, co mnie bardzo cieszy, bo ja lubię takich ludzi i dzięki temu mamy naprawdę kupę śmiechu w busie. Bardzo się dogadujemy, już tak się dobrze znamy, że po prostu bez słów mamy takie swoje głupie żarty, że czasami jakby się nas posłuchało, myślę, z zewnątrz, to ludzie by myśleli, że coś po prostu pod sufitem jest nierówno. Natomiast uwielbiam ich, ale są fajni, bo bardzo się liczą z moim zdaniem. Pomimo tego, że jestem najmłodsza, jestem jako jedyna z tym kobietą, to też chyba szanują to, że jednak ostatecznie całe to wszystko jest na moich barkach, to co się na przykład dzieje na scenie. Ostatecznie ja muszę udźwignąć, więc mają do tego tak duży szacunek, że liczą się z tym zdaniem moim i ja bardzo też ich za to szanuję. To w takim razie dziękuję Ci, Natalia, za bardzo, wywiad. Bardzo fajne pytania, naprawdę. Czasami jak udzielam wywiadów, to właśnie te pytania się raczej powtarzają i już po prostu na pamięć mam wyuczone odpowiedzi, a tutaj naprawdę... No, staraliśmy się właśnie tak... Pozaskakiwaliście mnie, tak naprawdę. No dziękuję Ci w takim razie. Bardzo dziękuję. Kończymy, pozdrawiamy. Trzymajcie się, do zobaczenia na koncercie.